dniu dzisiejszym oficjalnie Akademia Rzemiosła przy Politechnice Opolskiej może zacząć funkcjonować z tego względu, że staliśmy się szkołą publiczną. W skład Akademii Rzemiosła przy Politechnice Opolskiej wchodzi branżowa szkoła pierwszego stopnia, w której to chcemy kształcić uczniów, przyszłych adeptów zawodów rzemieślniczych w 35 kierunkach kształcenia zawodowego. Oprócz tego otwieramy publiczne technikum przy Akademii Rzemiosła, w którym to będziemy kształcić w trzech zawodach. W zawodach technik informatyk, w zawodzie technik logistyk i w zawodzie typowo rzemieślniczym technik usług fryzjerskich. Oprócz tego otwieramy równorzędnie szkołę policjalną, w której to będziemy kształcić przyszłych rzemieślników, florystów, no i techników BHP. Akademia Rzemiosła jest zlokalizowana w budynku Politechniki Opolskiej przy ulicy Luboszyckiej 7. Jesteśmy w trakcie doposażania naszych pracowni. Chcemy mieć nowoczesną infrastrukturę. Pomysł z Izbą Rzemieślniczą powstał w czasie wspólnych dyskusji z panem prezesem. Żeśmy doszli do wniosku, że taka szkoła jest po prostu potrzebna, żeby kształcić nie tylko teoretycznie, ale żeby rzeczywiście wrócić do tych zawodów rzemieślniczych i zacząć kształcić praktycznie. To się bardzo z kolei dobrze wpisuje w system kształcenia, jaki byśmy też chcieli realizować na Politechnice Opolskiej, czyli dualny system kształcenia, połączenie praktyki z teorią. I tutaj przyszli studenci zdobywaliby szlify, jeśli chodzi o takie właśnie kształcenie praktyczne. Wydyskutowane mamy już obszary współpracy. Poza obszarem dydaktycznym mamy obszar przede wszystkim współpracy z przedsiębiorcami, od począwszy miejsca dla realizacji prac na przykład dyplomowych dla naszych studentów, czy też praktyk zawodowych, czy przechodząc, idąc dalej do prowadzenia badań naukowych wspólnie z przedsiębiorcami z Opola i z regionu Opolszczyzny.